W Nowym Mieście Lubawskim żyje niemal 11 300 mieszkańców. Od 2010 roku to miasto jest częścią sieci miast Czitaslow, dzięki czemu jego ważne punkty zmieniają się i zmieniać będą nie do poznania. Nowe Miasto Lubawskie pozyskało bowiem około 14 milionów złotych dofinansowania z ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Czitaslow oraz ponad 2 miliony złotych na projekty społeczne związane z rewitalizacją. W najbliższych 2 latach planujemy realizację 2 dużych zadań inwestycyjnych. Pierwsze to jest rewitalizacja rynku nowomiejskiego, a drugie zadanie to jest przebudowa i remont dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury. Do tego dodać należy jeszcze rewitalizację parku miejskiego przy ulicy Narutowicza. Będzie tu wieża widokowa, utwardzone ścieżki, nowe oświetlenie i monitoring. Zagospodarowany zostanie też dawny amfiteatr. Kolejny projekt to ogród róż przy ulicy 3 Maja. Tu planowane jest m.in. wygospodarowanie miejsca na scenę i wykonanie widowni na 200 miejsc oraz fontanny z podestem dla dzieci. Efekty przynależności do sieci miast Czitaslow widać już teraz. Pierwszą zrealizowaną inwestycją wspartą środkami z ponadlokalnego programu rewitalizacji jest kompleksowa przebudowa Miejskiego Centrum Kultury i utworzenie w nim manufaktury zawodów dawnych. To jest pierwszy obiekt, który zrewitalizowaliśmy, przywróciliśmy jego godnie dla mieszkańców, aby mogli w takich normalnych na miarę czasów warunkach korzystać z tego obiektu. Idea Czitaslow narodziła się we Włoszech w 1998 roku. Dziś do sieci należy 240 miast w 30 krajach na całym świecie. W Polsce najwięcej, bo aż 20, znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim.